2:30 już zdaje się, to będzie wysokość, którą pokonuje Norbert Kobielski. To jest skok, nie, to jest skok na 2:27. Widzimy, świetnie! Udało mu się wyrównać, czy w zasadzie nawet pokonać rekord życiowy, przesunąć tę swoją granicę możliwości, bo do tej pory to było 2:26, a teraz jest 2:27, a może będzie 2:30. Bo już to zapisał u sędziów Norbert Kobielski, że będzie podchodził właśnie do próby na tej wysokości. I teraz już po raz kolejny zawodnik MKS-u Inowrocław. Ada jeszcze nie skończyła, Norbert spróbował. 2:30, pierwsza próba, nie udało się. Nieudany ten pierwszy skok na 2:30. Niewiele, niewiele zabrakło. Tylko ten, któremu niedługo będzie można powiesić medale na szyi. A i dużo, dużo nie brakowało, ale jednak 2:30 to jeszcze ciut za wysoko, jeśli chodzi o Norberta Kobielskiego. Niemniej jednak nowy rekord życiowy tutaj w Lublinie ustanowiony, 2:27, złoty medal. I teraz gratulacje od swojego najgroźniejszego konkurenta, Granta Szalka. Na miejscu trzecim Adrian Kordoński.